Chodzą opuszczone i zrujnowane, słychać w nich głosy, płacz dzieci, czuć obecność potwornych złych mocy. Nawiedzone domy, są na świecie dziesiątki tysięcy. Nie ma chyba miasta, które nie miałoby przynajmniej jednej nawiedzonej budowli. Na myśl, o której robi nam się zimno i przychodzą nas dreszcze. Nawiedzona parafia, bo tak często określa się to miejsce. To mało zaludniona osada w północno-zachodniej części Jämtland w Szwecji, w której mieszka zaledwie 50 mieszkańców. W 1876 roku powstał tam dom, który ma reputację nawiedzonego. Pierwsze wzmianki o duchach zanotowano tam w 1927 roku w księgach Wickerego. Osoba odbierająca pranie doniosła o tym, jakoby miała być obalona przez tajemniczą, niewidzialną moc. W 1941 roku odwiedzający parafię kobieta zobaczyła trzy starsze kobiety siedzące na sofie. Nawet gdy zapaliła światło, zjawy pozostały widoczne. W 1945 roku do domu Borgwalten wprowadził się kapelan Erik Lindgren. Zanotował fakt, że widział mijające się puste krzesło poruszane przez niewidzialną siłę. Obecnie można się tam zatrzymać. Jest także kawiarnia. Ci, którzy prześpią tam noc, otrzymują certyfikat poświadczający o przespanej nocy w nawiedzonym domu.